uchwał łączną. Głosować będziemy oddzielnie. Proszę bardzo, kto z Państwa chce zabrać głos, proszę wpisać się na czacie. Będę udzielał głosu w kolejności wpisów. Jako pierwszy widzę, że się zgłosił pan radny Jakub Eltman. Udzielam panu głosu. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie. Ja chciałbym prosić o pewne sprostowanie ze strony pana prezydenta dotyczące informacji, która pojawiła się na portalu lm.pl. Dotyczy to informacji, gdzie pan redaktor Skonieczny informuje, że był potencjalnie zainteresowany inwestor zakupem tych działek, a na komisji pan prezydent Adamów informował, że takiego zainteresowana ze strony potencjalnych inwestorów nie było. Jednocześnie chciałem tutaj zasygnalizować wyjaśnienia, które przez panią rzecznik Anetę Wania zostały złożone, że chodziło to nie tylko i wyłącznie o tą działkę, którą rozpatrujemy 620/9, ale też o działkę dotyczącą Błoni. I tam jest taka argumentacja dotycząca tego, że tam ten teren nie może zostać jakby sprzedany, zaoferowany inwestorowi i taka, jak nie mam, pewnie była odpowiedź, jeżeli ten potencjalny inwestor faktycznie się zgłosił, ponieważ odbywają się tam dni Konina, jest to teren niezbędny mieszkańcom Konina dla celów rekreacyjnych i kulturalnych. I ja się z tym zgadzam, bo uważam, że Błonia powinny być takim terenem. Jednocześnie zastanawiam się tutaj, czy w związku z tym nie należy zmienić miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skoro jest to teren usług, a nie teren rekreacji, zieleni, sportu, a doskonale wiemy, że w bilansie zagospodarowania terenu brakuje nam tych terenów zielonych. Co więcej, istnieje taka strona jak gospodarka.konin.pl i tam ten teren istnieje jako teren inwestycyjny. Konin, Starówka, są nawet dwie fotografie, gdzie jest wskazany ten teren. Łączna powierzchnia 9,8 hektara, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, teren zabudowy usługowej, uzbrojenie terenu, woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność. W związku z czym proszę, aby panowie prezydenci zdecydowali się, czy jest to teren rekreacyjny, czy jest to teren usługowy i jest to oferta inwestycyjna. Proszę również o odpowiedź, czy faktycznie ktoś się zgłosił do Urzędu Miasta i był zainteresowany nabyciem tego terenu. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Udzielam głosu panu Pawłowi Adamowowi, zastępcy prezydenta miasta Konina. Proszę bardzo. Państwo radni, nie powiedziałbym, że dyskusja na komisji wywoływała ogromne kontrowersje. Jakoś nie słyszę pana wcale. Słychać mnie? Jeszcze nie słyszę. Nie słychać. Ja słyszę tak, bo się za blisko, ale słucham.
Halo? Dziękuję. Jakieś problemy techniczne, zmieniłem stanowisko. Szanowni Państwo, wracając do dyskusji na temat punktu, który był procedowany na terenie komisji, na Komisji Infrastruktury. Nie nazwałbym tego dyskusją z ogromnymi kontrowersjami, tak jak powiedział pan przewodniczący, tylko dyskusją na wymianę argumentów. Zresztą potwierdzone to zostało głosowaniem pozytywnym z głosami za 6 osób i 3 radnych wstrzymało się, mimo że rzeczywiście dyskusja była żywiołowa. Ja może powiem, jak wyglądał proces negocjacji i jakie były nasze argumenty za to, o czym mówiłem na komisji. Działka, która ma być przedmiotem zamiany za obiekt synagogi, od kilku lat wisi na naszej stronie internetowej wśród ofert do sprzedaży. Wielokrotnie ją proponowaliśmy również w naszych różnych ofertach inwestycyjnych. Przy spotkaniach z potencjalnymi inwestorami zawsze była ona w pakiecie działek usługowych, które oferowaliśmy do zakupu bądź ewentualnie do zamiany. Nigdy nikt nie wyrażał zainteresowania tą działką, często wybierając inne, jeśli już interesował się terenami inwestycyjnymi w Koninie. W związku z tym to, co powiedziałem na komisji, nie było od kilku lat zainteresowania tą działką. W związku z tym przystąpiliśmy do negocjacji z właścicielem synagogi, który wyrażał chęć zamiany się właśnie za tą konkretną działkę, wykluczając jakiekolwiek inne możliwości sprzedaży synagogi bądź wymiany za jakąś inną działkę. Uznaliśmy tą decyzję za dobrą, przystąpiliśmy do negocjacji i przystąpiliśmy do kilku co najmniej spotkań z właścicielem. Odbyła się również wizja lokalna z udziałem pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, z udziałem pracowników architektury, Wydziału Kultury, no i także moim udziałem. I z tej wizji lokalnej wypłynął wniosek taki, że rzeczywiście obiekt jest w bardzo dobrym stanie, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz, przynajmniej w porównaniu do innych zabytków tego typu na terenie miasta Konina. Jeżeli mielibyśmy przejmować tak drogocenny obiekt zabytkowy, to rzeczywiście synagoga jest takim obiektem, który można w sposób odpowiedzialny przejąć. Za chwilę powiem też o naszych planach, które gdzieś tam w naszej głowie funkcjonują, jeżeli chodzi o synagogę. Natomiast w następstwie tej wizji lokalnej wykonaliśmy badania geologiczne, które miały być podstawą do sporządzenia wycen obu nieruchomości. Z badań wyszło, że rzeczywiście teren, tak jak się spodziewaliśmy, jest terenem trochę wadliwym z punktu widzenia tego, co znajduje się pod ziemią. W związku z czym też ma to wpływ na odpowiednią wycenę nieruchomości. Następnie zlecone zostały przez nas 2 wyceny nieruchomości. Wycena budynku synagogi i ona wyszła w kwocie 1 040 000 złotych i wycena nieruchomości położonych przy Błoniach, która wartość jest 2 102 000. Różnica wychodzi mniej więcej 1 050 000 złotych. I te dwie wyceny stały się podstawą negocjacji do zamiany i one stały się de facto wartościami bazowymi, którymi będziemy operować przy dokonaniu zamiany. Więc mieliśmy całkowitą wiedzę na temat tego, aby wyjść do państwa radnych z wyrażeniem zgody na dalsze negocjacje i dalsze procedowanie zamiany tej nieruchomości. W momencie, kiedy sytuacja się nagłośniła, kiedy projekt był już w biurze rady, kiedy media zaczęły się też rozpisywać o synagodze, zgłosił się inwestor, który był zainteresowany, ale nie tą konkretną działką, o której teraz mówię, tylko był zainteresowany działką obok, działką, gdzie często organizujemy Dni Konina, gdzie odbywają się koncerty. I tak jak pan radny pan powiedział, w planie oczywiście jest to teren usługowy, bardzo podobny do tego terenu, o którym mówimy. Natomiast z punktu widzenia władz miasta uważaliśmy, że nie jest to dobry pomysł, aby sprzedać ten teren temu inwestorowi, no bo on służy na co dzień rekreacji mieszkańcom Konina, działalności kulturalnej. Jest on też świetnym elementem uzupełniającym w zakresie starówki i generalnie nie było naszej zgody na to, aby ten teren sprzedać inwestorowi. Poinformowaliśmy inwestora, że
prowadzimy rozmowy w zakresie sąsiedniej działki, w zasadzie je zakończyliśmy. Inwestor to zrozumiał. Wiem, że odbywają się jeszcze jakieś inne rozmowy już ewentualnie z potencjalnym przyszłym inwestorem. Natomiast my mieliśmy już ten proces półrocznych negocjacji dopięty i zamknięty. Skierowaliśmy cały pakiet dokumentów do państwa, ponieważ też głównym naszym celem przejęcia tej zamiany miało być przyjęcie synagogi. A jest to jedyny sposób dojścia do tego, aby tą synagogę przejąć. Dlaczego chcemy tą synagogę przejąć? Bo jest to rzeczywiście perełka, jeżeli chodzi o nasze dziedzictwo kulturowe. Jednak ta historia związana ze środowiskiem żydowskim jest tutaj szczególnie żywa i wymaga ona tutaj opieki. Ten budynek wymaga zaangażowania publicznego, aby nie stało się z nim to, co stało się z innymi podobnymi obiektami tego typu, jak chociażby Pałac Rejmonda czy kamienica na Staszica. Stanowić ona też może bardzo duży potencjał turystyczny czy biznesowy. Jeżeli udałoby się zrewitalizować ten obiekt, to rzeczywiście ruch turystyczny, środowisk związany z kulturą żydowską mógłby w Koninie zakwitnąć i przysporzyć Koninowi wiele, wiele nowych turystów, czy nawet nowych inwestorów z tego środowiska. Jest to też niewątpliwie kluczowy element rewitalizacji Starówki, Placu Zamkowego, który jest dla nas bardzo ważnym obok Placu Wolności miejscem i który dzisiaj wygląda w sposób opłakany. Jednak jest to domknięcie pierzei Placu Zamkowego, jest to kluczowy, dominujący obiekt przy Placu Zamkowym, łączący kilka kluczowych i historycznych uliczek. Jest to również, świetnie się wpisuje w program ochrony zabytków. Pamiętają państwo radni, jak dyskutowaliśmy pół roku temu nad naszym programem ochrony zabytków, w którym też synagoga była ujęta jako budynek, nad którym powinniśmy otoczyć parasolem zainteresowania i bezpieczeństwa i w miarę możliwości próbować ten budynek zabezpieczyć i rewitalizować, aby nie stało się nic złego z takim obiektem. I my przyjęliśmy państwa sugestie w tym zakresie. Tam też mówiliście państwo o kamienicy na Staszica, o Pałacu Rejmonda, ale i o synagodze. A synagoga dzisiaj wśród tych trzech obiektów wydaje się obiektem najbardziej zadbanym, który de facto powinien w naszym przekonaniu do miasta należeć. W zakresie wymiany za działkę chciałem dodać jeszcze, szanowni państwo, że ta zamiana, jeżeli miałaby dojść w tym roku, to ona spowoduje po pierwsze wpływy do budżetu miasta na poziomie około 1 000 000 zł, spowoduje, że z automatu jesteśmy w stanie opodatkować podatkiem od nieruchomości, od działalności gospodarczej 3-hektarową działkę. To jest roczny wpływ do budżetu na poziomie 200 000 zł, czyli moglibyśmy w przyszłym roku w budżecie zaplanować 200 000 zł rocznie dochodów bieżących dzięki temu. Dzisiaj ta działka jest naszą własnością. Nie mamy ani złotówki wpływów z tak dużej działki. Po drugie, szanowni państwo, jest to jedyny sposób do tego, aby przejąć budynek, którym jesteśmy zainteresowani, i synagogę. Oferowaliśmy właścicielowi inne drogi dojścia. Na inne drogi dojścia nie ma zgody. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, wydaje nam się korzystną. Po pierwsze, rzeczywiście upłynniamy działkę, która od długiego czasu nie miała zainteresowania. Wprawdzie teraz pojawiły się jakieś informacje, że ewentualnie ktoś byłby nią zainteresowany, ale przez kilka lat tak się działo. My takich inwestorów, którzy są potencjalnie zainteresowani pewnymi działkami w mieście, to mamy na co dzień sporo i jest jeszcze daleka droga do tego, aby wyrazić realne zainteresowanie tym i żeby wszystko w tym momencie kończyć i przygotowywać przetarg, który nie wiadomo jak się zakończy, natomiast na pewno zakończyłby proces z kilkumiesięcznych negocjacji i możliwość transakcji, na której nam i mieszkańcom zależy, bo też mamy poparcie od mieszkańców, którzy sygnalizują nam od dłuższego czasu, że o budynek synagogi trzeba zadbać. Pytali się też państwo na komisji, co my byśmy chcieli w tej synagodze zrobić. Tutaj chciałbym powiedzieć o dwóch aspektach. Po pierwsze, zdiagnozowaliśmy bardzo szczegółowo, z jakich źródeł finansowania moglibyśmy pozyskać środki w przyszłości na rewitalizację synagogi. Jest to niewątpliwie coroczny konkurs rozpisywany przez konserwatora zabytków wojewódzkiego. Jest to coroczny konkurs rozpisywany przez marszałka województwa wielkopolskiego na ochronę zabytków.
Jest jeszcze jeden konkurs, który też jest corocznie rozpisywany. Te wszystkie trzy konkursy są na inwestycje w zakresie kultury, na rewitalizację dziedzictwa kulturowego, na wyposażenie obiektów związanych z kulturą. Także dofinansowania co roku jest sporo. Wystarczy mieć przygotowany projekt i koncepcję. Mamy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego od niedawna osobę, która specjalizuje się w przygotowaniu wniosków unijnych w zakresie wniosków zewnętrznych w zakresie pozyskiwania środków na działania kulturowe, na infrastrukturę w zakresie kultury. I to zadanie zostało już tym pracownikom zlecone. W zakresie koncepcji, to jest oczywiście jeszcze sprawa otwarta, ale koncepcje, które do tej pory funkcjonowały na ten obiekt, czyli koncepcje związane z kulturą, biblioteka, koncerty i inne wydarzenia kulturalne, które mogłyby się znajdować w samym obiekcie synagogi. Natomiast na placu po domu talmudycznym jest uzgodniona z konserwatorem funkcję, na które będzie jego zgoda. Bo tutaj też radni mówili, że na komisji, że będziemy musieli na terenie położonym przy synagodze wybudować tylko i wyłącznie obiekt przypominający dom talmudyczny, szkołę talmudyczną. Tak nie jest. Jest wypracowana z konserwatorem zabytków zgoda i porozumienie w zakresie tego, co tam mogłoby powstać. Mogłoby to powstać budynek komercyjny w parterze. Gastronomia, czyli restauracja, natomiast na pierwszym piętrze powstałyby apartamenty mieszkaniowe. Także jest to też ciekawy projekt komercyjny, który też w późniejszym okresie mógłby miastu dać wpływy do budżetu. Tak jak mówię, to rozwiązanie z naszego punktu widzenia jest rozwiązaniem bezpiecznym. Dopuszcza nam do tego ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jest rozwiązaniem, które zapewnia w szybkim dostępie czasu wpływy do budżetu miasta stałe, jednorazowe. Pozwala nam zabezpieczyć budynek synagogi i cały obiekt z terenami przyległymi. I wreszcie miasto, które przecież już ułożyło na ten obiekt, mimo że nie było jego właścicielem, miasto może stać się właścicielem i wziąć odpowiedzialność za to, co się z tą synagogą stanie. Bo jeżeli dzisiaj tego nie zrobimy, to za kilka lat rzeczywiście może być tak, że ten obiekt będzie w na tyle złym stanie, że nie będzie się nam już to kompletnie opłacało i zaczniemy mieć problem z kolejnym budynkiem na Starówce, a jest to obiekt, który tą Starówkę rzeczywiście może ożywić. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Sidor, pierwszy jest, widzę, pan radny Jakub Eltman. Udzielam głosu. Panie Jakubie, udzielam głosu. Pan radny Jakub Eltman ma głos, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Czy teraz słychać? Teraz słyszę pana radnego bardzo dobrze. Może pan mówić. Dziękuję. Panie prezydencie, powiedział pan tak dużo, że ciężko było mi znaleźć odpowiedź na pytanie, które wcześniej zadałem, więc pozwolę sobie jeszcze doprecyzować. W oświadczeniu wydanym przez Urząd Miasta jest informacja, że miasto nie wyrazi zgody na zabudowę tego terenu, którym potencjalnie był zainteresowany potencjalny inwestor, ponieważ jest niezbędny mieszkańcom do celów rekreacyjnych i kulturalnych. W związku z tym moje pytanie jest takie, dlaczego te 9 hektarów, częściowo te 3, o których dzisiaj w zamianie będziemy decydować, oraz ta druga część Błoni, widnieje na stronie internetowej Gospodarka Koni jako tereny potencjalnie inwestycyjne. W związku z czym wnoszę o zniesienie tych terenów jako te 10 hektarów łącznie, że to nie są tereny inwestycyjne, skoro mamy tam cele rekreacyjne i kulturalne, a poza tym tą jedną działkę za chwilę najprawdopodobniej zamienimy ze synagogą. Co więcej, również w punkcie 4. Mam nadzieję, że pan prezydent słucha, żeby mógł się do tego odnieść, bo po to zadaję pytanie. W punkcie 4 jest informacja, że właściciel będzie zmuszony zainwestować w pewnym okresie czasu na działce, co da nowe miejsce pracy. W jaki sposób
miasto może zmusić prywatnego właściciela do inwestycji na swoim własnym gruncie? To jest drugie pytanie. Dziękuję. Głos odpowiedzi. Od razu. Radny, to nie jest tak, że tak samo ze stadionem na Wyspie Pociejewo mamy w tym momencie całkiem inny plan niż funkcjonowanie. To znaczy, że od razu mamy wyburzyć stadion. Natomiast tutaj oczywiście jest tak, że jest to teren, który wisi dzisiaj na stronie wśród naszych działek inwestycyjnych. Jest w planie uchwalone tam zabudowa handlowa, ale w naszym przekonaniu nie jest to dobry ruch, aby zezwalać zabudowanie błoni, tak jak pan sugeruje, działalnością handlową, bo jest to teren, który według nas należy ochronić na tereny właśnie zielone, rekreacyjne, kulturalne. Mieszkańcy Konina muszą mieć przestrzeń do tego, aby móc organizować imprezy masowe. Możemy się zastanowić ewentualnie, w jaki sposób zmodyfikować tę ofertę na stronie, natomiast może się znaleźć ktoś, kto zaproponuje tam całkiem inną funkcję. Natomiast nie będzie tam zgody naszej na dzień dzisiejszy na zabudowę działalności. Handlowej. Natomiast druga kwestia, drugie pytanie, o którym pan mówił, to dzisiaj stosujemy taki zapis w przetargach na działki inwestycyjne, że inwestor musi w przeciągu załóżmy 3 lat, to można ustalić liczbę lat dowolną, natomiast stosujemy liczbę 3 lat, musi w ciągu 3 lat oddać obiekt gotowy, bo w przeciwnym razie za każdy miesiąc jest naliczana mu konkretna kara finansowa. Jest to z jednej strony zapis, który trochę odstrasza potencjalnych inwestorów, często krytykowany przez sektor biznesowy. Natomiast z drugiej strony, jeżeli już ktoś decyduje się na zakup tego typu inwestycji, to w bardzo krótkim czasie ją realizuje, przez co działka nie jest wykorzystywana w celach spekulacyjnych, nie leży w sposób taki, że nie jest użytkowana. I tutaj mówiąc o tym, że zastosujemy tutaj taki instrument, tutaj też taki instrument planujemy zastosować. Jest to kolejny bezpiecznik na to, żeby działka nie była wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach spekulacyjnych długoterminowo, żeby ktoś sobie ją kupił teraz, a za 10 lat sprzedał komuś innemu. Nie, bo będzie musiał po prostu płacić karę za każdy miesiąc w momencie, kiedy ta działka nie będzie zabudowana. Bardzo. Udzielam głosu panu radnemu. Panie prezydencie, ja zgadzam się z tym, że błonia powinny być terenem zielonym i kreacyjnym. Moje pytanie polegało na tym, dlaczego ten teren widnieje jako oferta i potencjalny inwestor musi się odbić od drzwi, ponieważ miasto informuje go, gdy inwestor przejrzy ofertę miasta Konina, otrzymuje informację zwrotną od miasta, że szanowny panie inwestorze, nie sprzedam panu tej działki, ponieważ miasto organizuje tam Dni Konina. W związku z czym uważam, że oferta prezentowana przez miasto jest źle przygotowana. To po pierwsze, odnośnie drugiego punktu, cieszę się, że będą te zapisy w tym procesie, tylko z tego co wiem, nie jest to procedura przetargowa, tylko procedura zamiany działki, więc no, mam nadzieję, że tutaj prawnie państwo znajdą stosowne rozwiązanie. W związku z czym proszę o doprecyzowanie, po jakim okresie, po ilu latach coś na tej działce ma powstać i inwestor będzie do tego zmuszony. Dziękuję. Dobrze, panie radny, zdejmiemy tą ofertę, zastanowimy się może w jaki inny sposób ją pokazać. Jest to efektem, ta oferta po prostu wisi od dawna, bo tak było w planach zaplanowane, natomiast ją zdejmiemy. Druga kwestia, druga odpowiedź na pytanie, to się zapisuje w akcie notarialnym, czyli nawet jeżeli jest kwestia wymiany, to są zapisy w akcie notarialnym. Nie chciałbym mówić, jaką ostatecznie wpiszemy tam liczbę lat, bo to jeszcze pewnie będzie przedmiotem negocjacji, natomiast myślę, że od 3 do 5 lat taki zapis powinien się tam znaleźć.
I tutaj jest to bezpiecznik dla miasta, który na pewno tutaj dokonamy tego zapisu w akcie notarialnym. Zdorowi. Panie Radosławie, proszę zabrać głos. Pan jest następny w kolejności. Dzień dobry, słychać mnie, panie przewodniczący? Słychać dobrze, panie radny. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Proszę państwa, na temat punktu druku 412 i punktu A wypowiadałem się na komisji. Tutaj w związku z zapytaniami pana radnego Ertmana, jak również pana prezydenta, odpowiedziami pana prezydenta Adamowa, również nasunęły się takie przemyślenia. Odnośnie tego chociażby, co mówiłem na komisji i tutaj pan prezydent powiedział, że odnośnie synagogi jest to nasze dziedzictwo kulturowe. Ja odpowiem może w ten sposób, że jest to budynek po gminie żydowskiej. Jest to dziedzictwo kulturowe narodu żydowskiego. I teraz, jeżeli naród żydowski, gmina żydowska miała zamiaru, panie prezydencie, mówię to, co słyszałem, nie miała zamiaru tego sprzedać miastu, ewentualnie zamienić się na coś innego, na przełomie powiedzmy roku 2009-2011, tylko sprzedała to w ręce prywatne, to w jaki sposób naród żydowski, gmina żydowska dba o swoje dziedzictwo kulturowe, o swoją historię. To jest przede wszystkim podstawa tego. Druga rzecz, była tutaj mowa o zapisach w aktach notarialnych, że ewentualnie, jeżeli ta transakcja dojdzie do skutku, no inwestor, osoba otrzymująca tą działkę musi coś postawić, zabudować i tak dalej. Proszę państwa, ja nie wierzę w takie zapisy, bo jeżeli kogoś nie będzie stać, to on niczego nie wykona. Miasto nie zmieni wtedy uchwały i tej działki, powiedzmy 3-hektarowej, mu nie zabierze. Mam nadzieję, również nie odkupi. Druga rzecz. Była mowa tutaj o spekulacjach. Panie prezydencie Adamów, były już sytuacje, gdzie miasto miało problem ze sprzedażą działek, również na Starówce. Kupywał inwestor, a za pół roku, za rok działka ta przechodziła za dużo większe pieniądze w inne ręce i powstawały na przykład markety handlowe. Niestety, no tak to wygląda i to są rzeczy, które po prostu już się w Koninie działy. Taka jest prawda. I tutaj nasuwa się pytanie, bo nie wiem, w tej całej dyskusji, która właśnie tutaj była, czy w ogóle zostało zaproponowane temu inwestorowi, o którym mówił tutaj pan radny Jakub Ertman, ten artykuł również przeczytałem. W ogóle ta działka została zaprezentowana. Mówiono tutaj, że zaprezentowana, przedstawiona. Mówiono tutaj, że wcześniej toczyły się rozmowy z właścicielami kamienicy i tutaj ta działka była brana pod uwagę. A może większe korzyści miałoby miasto właśnie z tego nowego inwestora? Czy coś można na ten temat ewentualnie usłyszeć? Prosiłbym ewentualnie o odpowiedź. Dobrze, dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosi pan prezydent Piotr Korytkowski. Udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Muszę powiedzieć, że jestem porażony tym, co usłyszałem z ust pana radnego Sidora w pierwszej części wypowiedzi, mianowicie dotyczące tego, że to Żydzi tutaj mieszkali, że to ich jest majątek i nie dbali o to. Panie radny, to wpisuje się absolutnie w to, co niestety jest wielkim problemem w naszym społeczeństwie w aktualnej Polsce. To jest kolejne dzielenie społeczeństwa. Jestem porażony tym, że ma to miejsce w Radzie Miasta Konina. I mogę sobie tylko oczami wyobraźni w tym momencie pomyśleć, kiedy państwo wystąpicie do tego, żeby uchwalić strefę wolną od LGBT.
Proszę Państwa, to byli nasi mieszkańcy przedwojenni, miasta Konina, obywatele Polski, innego wyznania. Czy za chwileczkę będziemy mówili, że nie będziemy robili oświetlenia dla kościoła ewangelicko-augsburskiego, podświetlając ten zabytek, bo oni są po prostu innego wyznania, że są Niemcami, za chwileczkę powiecie? Jest to oburzające i panie radny, absolutnie takie coś nie powinno mieć miejsca przy wypowiedziach radnego, który ma takie doświadczenie. A jeżeli tak jest, to prosiłbym o, jeżeli tak nie jest, to prosiłbym o sprostowanie, że pan w rzeczywistości tak nie myśli, że ci ludzie, którzy budowali to miasto przed wojną, nie byli obywatelami naszego miasta, nie byli obywatelami Polski. Ci ludzie ponieśli tragedię, która potem dotknęła ich podczas wojny. Wyniszczyła cały naród. Nasi obywatele leżą w nieznanych grobach, bądź też zostali unicestwieni w obozach zagłady. To jest przykre, że pan w taki sposób mówi na forum Rady Miasta. I nie będę się odnosił do dalszej pana wypowiedzi, ponieważ to, co te pytania, które pan zadaje, one już po prostu na nie odpowiedź była udzielona przez prezydenta Pawła Adamowa na komisji, jak i też w długiej wypowiedzi na aktualnej sesji. Dziękuję bardzo. Sidor Adwoca chce zabrać głos. Udzielam głosu. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja bym bardzo prosił, ja jestem człowiekiem dorosłym, bardzo proszę, aby mnie nie pouczać. Chciałbym panu powiedzieć, że nie jestem antysemitą, nie jestem przeciwnikiem LGBT. Znam w swoim środowisku wiele osób, które są pochodzenia żydowskiego, mają inne, mówiąc kolokwialnie, upodobania seksualne. Znam wiele osób innej narodowości, innego koloru skóry, jak również wyznania. I zawsze miałem z nimi bardzo dobry kontakt. Mówię to, co zostało powiedziane kiedyś, czyli kilkanaście lat temu. I powtarzam to, co było. Jeżeli miasto Konin chciało, a o tym powinien pan również wiedzieć, chciało ten budynek przejąć od gminy żydowskiej. Gmina żydowska nie chciała przekazać tego miastu, tylko szukała prywatnego inwestora, który się znalazł. I przypomnę, o czym mówiłem, 25 luty 2013 roku prywatny inwestor zakupił to od gminy żydowskiej dwa lata wcześniej z wypowiedzi pani, która była na komisji, przedstawicielka i właścicielka tego budynku. I praktycznie miała piękne plany, jeżeli chodzi o ten budynek. Co zostało wykonane, można powiedzieć, przez 8 lat, a nawet więcej? Nic. Został zburzony budynek talmudyczny, o który również dopytywałem na tej komisji, że ta osoba sobie nie wyobraża, aby coś takiego można było zburzyć, ale nie będę do tego wracał. Panie prezydencie. Panie Jarosławie, a dwoce to nie jest dyskusja, tylko krótkie sprostowanie. Sprostował panią sprawę. Dziwię się, że w ten sposób potraktował pan moją wypowiedź. Ja również dbam o finanse miasta i na to patrzę. Proszę mi powiedzieć, już była tutaj mowa ewentualnie o kosztach. Proszę mi powiedzieć, jaki będzie koszt ewentualnej modernizacji tego budynku, przystosowania go do użyteczności, jaki jest obecny stan techniczny tego budynku. Dzwoniłem do konserwatora zabytków w piątek. Nie miałem możliwości po prostu rozmowy z konserwatorem, czy nie było go na miejscu. Nie dostałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Czy takie odpowiedzi mają władze miasta Konina? A poza tym powrócę do tego, co powiedziałem. Miasto nie jest w stanie zmusić do tego, aby ktoś wybudował jakąkolwiek działalność na działce, którą po prostu
otrzyma w zamian. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu pani Monice Kosińskiej. Pani Monika Kosińska ma głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, być może trochę powtórzę się z tym, co mówiłam na ostatniej komisji w sprawie tej uchwały, a przede wszystkim w sprawie budynku synagogi i nieistniejącego już domu talmudycznego. Szanowny panie radny Sidor, tak samo jak zwracałam się również na komisji do szanownego radnego pana Nowaka. Synagoga jest naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym, mieszkanek i mieszkańców Konina, nie jakiejś jednej grupy wyznaniowej. Jeżeli spojrzymy na demografię ludności Konina, to w szczytowym okresie populacja ludności żydowskiej, obywatelstwa polskiego wynosiła 50%. Dzisiaj to są szczątkowe liczby, ale wciąż należy się tym ludziom pamięć. Pamięć o tym, że tutaj żyli, że budowali to miasto, że stanowili społeczność Konina, że Konin był miastem wielokulturowo i to, że tą wielokulturowość powinniśmy w jak najszerszym zakresie promować, ale również ją kultywować i o nią dbać. I dbać jako miasto mamy obowiązek o wszystkie rzeczy, które przypominają nam o naszej przeszłości, o nasze zabytki, niezależnie od tego, czy one są w rękach katolików, czy są w rękach Żydów, czy w rękach osób prawosławnych, czy też jak stało się w przypadku synagogi, stały się własnością prywatną. Niejednokrotnie zarówno państwo, jak i samorządy wielu miast wspierają prywatne zabytki po to, żeby te zabytki nie upadły, żeby nadal mogły służyć mieszkańcom. Teraz mamy niebywałą okazję, żeby jednak błąd z przeszłości naprawić, żeby miasto mogło przejąć synagogę i w końcu właściwie o nią zadbać. Przede wszystkim tylko miasto będzie miało możliwości, żeby pozyskać środki zewnętrzne na to, żeby synagodze przywrócić dawną świetność. Tylko miasto będzie mogło przeznaczyć to bez większej szkody, bo nie będzie musiało, tak jak prywatny inwestor, żeby taką synagogę przeznaczyć na cele kulturalne, nie będzie musiało, że tak powiem, dodatkowych rzeczy obok robić, żeby na ten cel pozyskać środki, tak jak miał w planach poprzedni właściciel. Co do planów poprzedniego właściciela, nie będę jego adwokatem i nie będę go bronić, bo to, co zrobił z domem talmudycznym, jest rzeczą dla mnie niewyobrażalnie złą i niestety nawet nie znajduję na to najmniejszego usprawiedliwienia. Jednak sami musimy również uderzyć się w piersi jako Rada Miasta Konina, ponieważ to my właśnie dość skutecznie przez kilka lat, że tak powiem, nie pozwalaliśmy mu na to, żeby jego plany mogły być w ogóle zrealizowane. To, że on od nich w końcu odstąpił, to myślę, że również jest w pewnym sensie naszą winą i naszym zaniedbaniem. Najpierw uważaliśmy, że dom talmudyczny nie jest po to, żeby robić tam wyszynk, czy jakkolwiek inaczej to zostało wtedy w czasie sesji Rady Miasta nazwane. Później mieliśmy problem z tym, żeby odpowiednio zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Teraz chcemy zamienić nieruchomość, na której stoi synagoga i sąsiednią działkę, na inną działkę, która od lat jest przez miasto, a nie przez żadnego innego człowieka niewykorzystywana. Niewykorzystywana jest. Nadal nie mamy tam możliwości, jakby nie ma pomysłu na to, jak zorganizować ten teren. Pojawiały się plany szklanych domów, oczywiście one się nigdy nie stały. Pojawił się plan, że będzie tam węzeł przesiadkowy, parking, taki parking park and drive dla mieszkańców sąsiednich gmin. Natomiast nie miało ono nic wspólnego z tym, że na tym terenie można w końcu zacząć zarabiać. Czyli po pierwsze uzyskać jakąś kwotę ze sprzedaży, a po drugie uzyskiwać corocznie kwoty z podatku od nieruchomości. Teraz mamy taką okazję, żeby ten teren w końcu zaczął przynosić nam dochody. Więc po pierwsze, więcej widzę tutaj zysków niż jakichkolwiek strat. Miasto przez całe lata dbało o to, żeby synagoga była w takim stanie, jakim jest. Bo to miasto, kiedy była tam biblioteka miejska, utrzymywało ten budynek w stanie odpowiednio technicznym, gotowym do tego, żeby mogli w ogóle mieszkańcy z niego korzystać. Więc przez wiele lat
Na ten budynek już wydawaliśmy pieniądze miejskie, wydawaliśmy nasze wspólne pieniądze i najwyższy czas, żeby mieszkanki i mieszkańcy tego miasta mogli z tego dziedzictwa naszego kulturowego korzystać w sposób właściwy i odpowiedni, nie zastanawiając się nad tym, czyje to jest, bo to jest nasze, nasze miejskie, konińskie dziedzictwo kulturowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radnej, proszę o zabranie głosu pana radnego Dominika Szopę. Pan Dominik Szopa. Słychać mnie? Słychać dobrze, może pan mówić. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym tutaj rzeczywiście również, tak jak moja przedmówczyni, wyrazić pewne ubolewanie, że przez kilka lat, sporo lat właścicielowi zagospodarowanie tego terenu było utrudniane. Myślę, że ten opór gdzieś tam po stronie urzędowej i po stronie Rady Miasta musiał być, skoro to tak długo stało nieużywane, a to, że doszło do oczywiście do zburzenia zabytku, to wielka tragedia i wielkie nadużycie. Chciałem wyrazić swoją radość związaną z tym, że jest szansa na osiągnięcie porozumienia i żeby nie przedłużać, chciałem powiedzieć tylko, że w odniesieniu do wypowiedzi pana wiceprezydenta dotyczącej budynku, który mógłby być zbudowany w miejscu zburzonej szkoły talmudycznej, pewnie jeszcze będzie czas na tę dyskusję, ale chciałem wyrazić swoje zdanie związane z tym, że jestem za rekonstrukcją lub za tym, żeby budynek tam postawiony w swojej formie i w swoim, w swojej formie, w swojej bryle odpowiadał temu, co tam się znajdowało, bo jeżeli chcemy się tym kompleksem chwalić, to postarajmy się, żeby był jak najbardziej kompletny. Dziękuję, to tyle. Dziękuję panu radnemu. O zabranie głosu proszę pana radnego Krystiana Majewskiego. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, szanowne osoby, które oglądają tą naszą transmisję. Ja chciałbym powiedzieć, że nie powinniśmy popadać w emocje. Ja myślę, że żaden radny Rady Miasta Konina nie kieruje się jakimiś antysemickimi uprzedzeniami. Jeżeli mamy jakieś uprzedzenia, to do działalności gminy żydowskiej, która się przecież zachowała, powiedzmy, no nieodpowiedzialnie. I dużo osób w Koninie czuje to do tego faktu rozgoryczenia i raczej to był skrót myślowy radnego źródła, które ja złapałem przynajmniej. Myślę, że państwo też nie musimy się tak tym ekscytować. Oczywiście, że społeczność żydowska była olbrzymią częścią społeczności konińskiej przed wojną, to jest nasze dziedzictwo i powinniśmy się o to troszczyć, to jest moje zdanie. To jest, ja ten projekt, jestem z niego szczęśliwy, bo to jest zabytek, który może wzbogacić starówkę, może ożywić tą starówkę. I mam nadzieję, że tak samo jak kościoły są naszym wspólnym dziedzictwem katolickie, no tak samo ta synagoga też będzie wspólnym dziedzictwem takim niepolitycznym. No, nie ma tutaj żadnej polityki, nie ma żadnej lewicy, prawicy, antysemityzmu czy nie. No, ten budynek jest wybudowany przez mieszkańców Konina, a my jesteśmy następnymi pokoleniami, które to dziedzictwo się musi odwołać. I tyle w temacie. Nie ma nad czym się tutaj rozwodzić. Dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu panią radną Barbarę Musiał. Dzień dobry jeszcze raz. Ja chcę taką uwagę powiedzieć, że rzeczywistość kształtujemy na poziomie języka, w związku z czym musimy bardzo uważnie mówić, zwracać uwagę na to, jak o pewnych kwestiach mówimy. I pierwsze to było to, co już państwo zwrócili uwagę na to, jak pan radny Sidor wyrażał się na temat Polaków mieszkających w Koninie pochodzenia żydowskiego. A drugie, co zwróciło moją uwagę, to mówienie o orientacji, nie można mówić o orientacji psychoseksualnej, że to są upodobania seksualne, bo wyrażenie upodobania to jest bardzo ważne, sugeruje, że ta kwestia podlega wyborowi, natomiast tak nie jest. To jest to, co chciałam powiedzieć. Jeszcze raz podkreślam, upodobania sugerują, że może być jakiś wybór, natomiast orientacja psychoseksualna nie podlega żadnemu wyborowi, nie mamy na nią wpływu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Proszę o zabranie głosu pana radnego Jacka Kubiaka.
Dzień dobry jeszcze raz, panie przewodniczący, panowie prezydenci. Ja mam do pana prezydenta takie po prostu no niegrzeczne pytanie pan zadał w stosunku do naszego radnego Sidora. Pan Sidor ma prawo powiedzieć to, co uważa za słuszne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, odpowiedzmy sobie na jedno pytanie. Od którego roku rządzi koalicja miastem Koninien? Co jest z gminą, z miejscowością Osada? Zaniedbane całkowicie. Inne 2.13 synagoga, teraz 2.20 wchodzi znowu następny bubel, który tą samą koalicją chcecie utrzymać. A przecież to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby tą podejść do sprawy łagodnie i ją merytorycznie rozpracować i załatwić temat. Nie może być tak, panie prezydencie, że pan będzie strefował radnych. Tak to pan zrobił w stosunku do pana Sidora. Ja panu się tylko zadam pytanie. Dla mnie LGBT też nie przeszkadza, ale niech nie wyłażą na ulicę. Niech nie wyłażą, nie robią w stosunku do innych dzieci tego, co robią. No. Przecież pan się szykuje na poczet tego pójścia z tym pocztem. Niepotrzebnie nam, to jest i w Koninie. Ale musimy wiedzieć jedną rzecz. Nie może pan nas radnych po prostu upominać jak dzieci w przedszkolu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu radnemu. Następny jeszcze jest w kolejności pan radny Jakub Eltman. Udzielam głosu. A nie, zrezygnuję, napisał. Dziękuję. Rezygnuję z zabrania głosu. Jarosław Sidor jeszcze prosi. Udzielam głosu. Pan Jarosław Sidor. Słychać mnie, przepraszam. Proszę bardzo, może pan mówić. Dziękuję jeszcze raz za głos, panie przewodniczący. Powiem tak, nie byłoby tutaj niepotrzebnie. Tutaj wpadły wątki na temat orientacji seksualnej, upodobań seksualnych i tak dalej, ale to nie z mojej winy, proszę państwa. Ja tych słów po prostu jako pierwszy nie wypowiedziałem. Temat dotyczy po prostu całkiem innej rzeczy, tak? Całkiem innej rzeczy. I naprawdę wiem, że na terenie miasta Konina i nie tylko całej Polski mieszkało bardzo dużo osób, również Polaków pochodzenia żydowskiego. I o tym proszę, bardzo proszę radnych, którzy próbowali mnie pouczać, aby tego nie robili. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Chciałbym się dowiedzieć na temat tego, co pytałem na samym początku. Czy oferta inwestora, który z tego czasu podchodził do tematu Błoni, gdzie odbywają się zawody konne, czy była przedstawiona oferta właśnie tej działki 3-hektarowej, czy też w ogóle ten temat nie wchodził, jeżeli chodzi pod rozwagę i rozmowy, gdyż już była tutaj ustalona sprawa z państwem posiadającym obecnie synagogę, o której mówi ta uchwała obecna. Dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję panu radnemu. Następny w kolejności jest pan radny Tomasz Andrzej Nowak. Udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Starałem się odczekać cierpliwie i może dobrze zrobiłem, bo temat jest ważny. I chciałbym tutaj powiedzieć, że jeżeli chciałbym tutaj pominąć tematy antysemityzmu, LGBT, no starajmy się nie układać takimi pałkami argumentacyjnymi w tej rozmowie, bo nie o to chodzi i na pewno Jarkowi Sidorowi o to nie chodziło. Jeżeli ktoś posądza Jarka Sidora o to, że jakieś interesy tutaj ma inne niż pilnowanie po prostu kosztów i interesu mieszkańców, to jest po prostu w błędzie. Będę musiał się odnieść do kilku wypowiedzi. Na początek chciałbym tutaj sprostować pewną wypowiedź i to pani radnej Kosińskiej, bo ona mnie starała się skosić na komisji, a ja w takim razie tutaj mam pewne merytoryczne informacje. To są informacje do całej rady i chciałbym, żeby ostatecznie dotarło, ponieważ nie wszyscy się tym interesują, a usłyszałem różnego typu wypowiedzi na temat Konina absolutnie niezgodne z prawdą historyczną. Okazuje się, że niestety radni wielokrotnie nie odrobili prac domowych. Pani radna Kosińska powiedziała, że tutaj było 50% mieszkańców Żydów. Tak było przez pewien okres, w momencie kiedy zostali oni wygonieni po prostu z Rosji. I przyjechali do Polski i przez pewien czas po prostu zamieszkiwali u rodziny. Chcę podać twarde dane.
1939 roku w Koninie było 23% ludności żydowskiej, 3% Niemców, reszta to Polacy i kilka tam innych, powiedzmy, narodowości. Więc nie można tak mówić wprost, że tutaj było 50% Żydów, bo tyle było. Były takie miasta, w których po prostu tylu ich było, ale niektórzy takie dane na różne sposoby wykorzystują. Ja bym chciał, żebyśmy się trzymali jakiejś prawdy. Jeśli chodzi o zabytki żydowskie, byłem niedawno w Krakowie na Kazimierzu. Jeżeli państwo myślą, że tamtejsze synagogi są w dobrym stanie, to jesteście państwo w błędzie. Jedźcie tam, tylko jedna jest w dobrym stanie, ta na ulicy Szerokiej, a reszta to jest obraz nędzy i rozpaczy, a obok też stoją szkoły talmudyczne. Więc jakie jest dbanie o to dziedzictwo? No to właśnie różnie jest z tym dbaniem o dziedzictwo i uważam, że radny Sidor dobrze powiedział, bo ta synagoga to jest nasze wspólne dziedzictwo. Ja to mówię jako wieloletni bojownik miejski o zabytki konińskie. I byłem w 2000, w czasach, kiedy ta synagoga miała być przejęta przez miasto, byłem wtedy dziennikarzem, byłem wielkim orędownikiem przejęcia przez miasto. I trzeba pewne rzeczy, panie przewodniczący, panowie prezydenci, powiedzieć na tej sesji, bo mieszkańcy nas słuchają. Synagoga została gruntownie wyremontowana i była utrzymywana i wykorzystywana przez miasto Konin. Następnie gmina żydowska przejęła i sprzedała komu chciała. A teraz my, jako miasto, po prostu ją odkupujemy i od nowa będziemy te tereny zagospodarowywać i ponosić tam różnego typu koszty. No trudno to wytłumaczyć czasami po prostu mieszkańcom. Ja to mówię jako radny ze Starówki i to się wszystko dzieje na mojej dzielnicy. Te tereny inwestycyjne, ta synagoga. Państwo wrzucacie tutaj niektórzy po prostu po kilka zdań i to jest wszystko do tej dyskusji. Chcę przejść do pewnej po prostu genezy tego wszystkiego. Proszę państwa, radny Jakub Eltman bardzo dobrze się tutaj wypowiedział o tych terenach, o tych błoniach. Już w tamtej kadencji były zakusy na to, żeby się tych błoni znowu pozbyć. Ja w 2008 roku jako dziennikarz zwróciłem uwagę, bo był projekt tych wspaniałych szklanych domów na błoniach. No i co? I powstał taki projekt, nie zważając na to, że krajobraz Starówki od strony ulicy Warszawskiej jest chroniony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, że tam było kiedyś wysypisko, że twardy grunt jest 7 metrów od powierzchni ziemi, a miasto nie ma błoni i to, że w ogóle Konin ma takie błonie, a wiele miast nie ma takich błoni, a my je mamy, a chciano je zabudować. Ale po całej tej akcji w 2014 roku, o ile pamiętam na ostatniej sesji, ja nie byłem wtedy jeszcze radnym, przeszło, że właśnie błonia przy Starówce to jest plan zagospodarowania usługi i można tam postawić budynki o dachu płaskim, jednokondygnacyjne, w domyśle markety. Miały tam być domy i funkcja usługowa, a później się okazało, że no domy nie, no ale dobra, no to może będzie market. Prawdopodobnie, proszę państwa, skończylibyśmy tak, że mielibyśmy jakiś potężny market na tych błoniach i nie mielibyśmy poważnego miejsca na organizowanie imprez w mieście. Więc będziemy musieli złożyć, możemy to zrobić po prostu gremialnie albo w kilku, zapraszam tutaj właśnie radnego Jakuba Eltmana, złożymy taki wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla błoni na dni Konina i na ten parkour Grenę Cup, które się stają naszą jedną ze sztandarowych imprez, bo gdzie zawody konne, jak właśnie nie w Koninie. I teraz przechodzę do tej działki, która miałaby być zamieniona za synagogę. Tam były trochę inne plany na tę działkę i ja jestem zaskoczony, że to tak nagle przyspieszyło z synagogą. Uważam, że powinien na części tego powstać parking. W tamtej kadencji złożyłem wniosek, żeby przy ulicy Grunwaldzkiej zrobić piętrowy parking, ale tam też teren jest niestabilny. Rozmawiałem też o tym z panem przewodniczącym i byłoby tam może trudno to zrobić, byłyby może wysokie koszty. A Starówka nie ma parkingów, dusi się i powinniśmy na tych terenach, które teraz chcemy oddać, powiem domyślnie, przy tym krzyżu, przy Wale Tarejwy, który tam stoi, idzie od ronda ulica do trasy warszawskiej. Po prawej stronie za krzyżem powinniśmy zrobić pas parkingów. Byłoby to około 30 metrów pomiędzy ulicą Wałta Rejwy a
ulicą Warszawską, pas, i wtedy byśmy zabezpieczyli sobie po prostu miejsca parkingowe pod te eventy plus do innych celów i zrobić tam pas zieleni oddzielający od tych terenów inwestycyjnych. Czy ktoś o tym pomyślał w tej sytuacji? Bo ja nie widzę, żeby ktoś o tym pomyślał, a ja muszę o tym pomyśleć jako radny ze Starówki. I tutaj odniosę się też do tego, że zostało to określone, że synagoga to perełka. Tak, to jest perełka, ale ona została sprzedana przez właścicieli, bo jeżeli mówimy o wspólnym dziedzictwie, to państwo musicie sobie zdać sprawę, że jeżeli mówimy o wspólnym dziedzictwie, to jest to wspólne dziedzictwo miejskie społeczności żydowskiej i polskiej. Jeżeli społeczność żydowską reprezentowała gmina żydowska i zdecydowała się ją sprzedać, to byli reprezentanci. Tak jak my jesteśmy reprezentantami jako Rada Miasta i prezydenci, tak gmina była reprezentantem tamtej społeczności. Tamta społeczność zdecydowała się nie przekazywać miastu, sprzedała prywatnemu inwestorowi. Więc proszę nie robić z tego afery typu, że my w Koninie nie dbamy o dziedzictwo, bo my dbamy i miasto wcześniej chciało przejąć to. Ja nawet sam osobiście byłem kiedyś zdenerwowany, poszedłem do prezydenta Nowickiego, gdzie dokładnie wytłumaczył mi, jak to było właśnie z tą synagogą. Do wypowiedzi radnego Dominika Szopy. Rozmawialiśmy na ten temat, ja z wieloma radnymi zresztą rozmawiałem, więc przekazuję informacje. W miejsce szkoły talmudycznej powinien powstać budynek o charakterze użyteczności publicznej. To jest stanowisko Kolegium Konserwatorskiego z Poznania, wojewódzkiego. To jest grono konserwatorów o stopniach profesorskich, więc nie wprowadzajmy w błąd tutaj naszej konickiej opinii, że tam można sobie coś wymyślić. Tam nie bardzo jest pole manewru, ale jest tam możliwość albo zbudowania budynku takiego z naszych czasów, gdzie była ta koncepcja w mediach konińskich pokazana w formie takiej nowoczesnej harmonijki, zresztą bardzo mi się podobała, albo zrekonstruować budynek szkoły talmudycznej, ale nie w tej formie, która została rozebrana, bo ona została ordynarnie przebudowana w latach 60. XX wieku, tylko w formie pierwotnej z 1880 roku w stylu neogotyckim i wtedy by to była rzeczywiście perełka w kompleksie razem z synagogą, bo na tę chwilę to no niestety nie mamy po prostu tego budynku. Panie prezydencie Adamów, ja nie kupuję w tym momencie argumentacji, że plac Zamkowy jest w opłakanym stanie, bo plac Zamkowy za wielkie pieniądze został wyremontowany, no pan nie miał szansy, żeby go wcześniej widzieć, jak to wyglądało. No to, że ten budynek jest na narożniku rozebrany, ale działka jest uporządkowana tak naprawdę, tam nie leżą gruzy, więc no to jest tylko ta plomba do wstawienia w tym narożniku. W wielu miastach wygląda, nawet większych, ładniejszych od Konina, wygląda to o wiele, wiele gorzej. Chcę powiedzieć jeszcze, że zwracam uwagę, że Starówka to jest jednak inna dzielnica niż wszystkie, bo tutaj niektórzy rozpatrują w kategoriach po prostu jednego z osiedli i widzicie państwo, że tak nie jest, bo tu jest całkiem inna siatka ulic, tu jest kilkadziesiąt zabytków w rejestrze i kilkaset, powtarzam, kilkaset w ewidencji zabytków. Tutaj już się dziwne rzeczy z zabytkami działy. Mamy tutaj nawet w sąsiedztwie 3 maja 24 w rejestrze zabytków i w strefie A została przebudowana. Ja tam tego rzeczy zwracałem uwagę, nikt z państwa nie chciał nawet tej sytuacji za bardzo podjąć, tylko niektórzy radni po prostu no, przyjęli to do wiadomości, ale powiedzmy, że to ja zawsze byłem tym dyżurnym, który się zajmuje zabytkami w mieście. Więc panie prezydencie, potrzeba na Starówce jest teraz taka, ja oczywiście rozumiem, że powinniśmy tą synagogę uratować. Ja ją znam doskonale od dziecka, zarówno szkołę talmudyczną znałem, bo tam chodziłem od 7 roku życia do biblioteki dziecięcej, później na piętro do dorosłych, a później do dziecięcej właśnie w synagodze. Znam te budynki, znałem szkołę talmudyczną, znam synagogę również dobrze. Wiem, jaki tam jest potencjał. Wiem, że tam by były koncerty, wystawy, jest fajne zaplecze w środku i powinniśmy ten budynek uratować. Ale no, ta forma, jaka teraz została przedstawiona, dla mnie jako radnego miejskiego, a dokładnie z tej dzielnicy, no troszeczkę mi nie odpowiada, bo ja chciałbym, żeby, już zmierzając do końca, chciałbym, żebyśmy przy tej okazji załatwili temat ostatecznie właśnie Błoni,
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. To będzie trwało ze 2 lata, ale zamkniemy ten temat. Jest jeszcze kilka innych działek na Starówce, które w dziwny sposób zostały przemianowane z zielonych na zabudowę mieszkaniową. Ale też po prostu no, chciałbym załatwić temat tego parkingu, bo za chwilę może nie być go gdzie zrobić. I uważam, że na tej działce za krzyżem, który mamy na mapce, tak jak państwo, nie wiem, czy państwo macie w domach otwierany ten projekt uchwały, ale tam w tym projekcie widać wyraźnie ten zakręt i ten krzyż, który tam jest, to uważam, że tam powinno być po prostu wycięte około 30 metrów na parking w odległości od wału Tarejwy do trasy warszawskiej i pas zieleni. I w tym momencie, proszę, wychodzimy z twarzą, bo tam były inne pomysły na te tereny. Ja nie chcę tego drążyć, bo by nam może sesji nie starczyło i dla niektórych mogłoby to być po prostu nieprzyjemne, niewygodne. Niektórzy z nas po prostu są nowymi radnymi, niektórzy z nas brali udział w pewnych po prostu obradach, podejmowali decyzje. No, pan prezydent był długo radny, był też przewodniczącym Komisji Infrastruktury. Trudno powiedzieć, że pewnych rzeczy nie wiedział. Ja wiedziałem, nie będąc radnym, później też tym radnym byłem, więc panie prezydencie, czy jest możliwość, aby z tej działki, która jest skazana do zamiany, wydzielić pas pomiędzy rondem małoletnich oficerów i krzyżem księdza Maksymiliana Tarejwy, a trasą warszawską, 30 metrów na parking, 2 pasy prostopadłe do jezdni i pas zieleni, który oddzieli po prostu te tereny. Optycznie będzie to bardzo dobrze wyglądać, żebyśmy te tereny oddzielili też pasem zieleni do trasy warszawskiej. Mam takie właśnie pytanie w tym momencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad voce prosi Monika Kosińska, udzielam głosu. Szanowny panie